Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj wagony i poczynając od momentu, kiedy dokonuję rozpakowania przesyłki. Przesyłka o tyle ciekawa, że nie z żadnego tam sklepu internetowego modelarskiego, żadnego tam prywatnego użytkownika, żaden to zakup z jakiegoś tam eBay czy Allegro. To jest zakup, którego ja dokonuję bardzo, bardzo rzadko. Nie jestem zwolennikiem takich zakupów, nie mam konta na AliExpress i tak dalej. I z Chin kupuję niezmiernie rzadko, w zasadzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcę jakiegoś produktu, a nie ma innej opcji. Musi to iść z Chin, na przykład pewien rodzaj zabawki, jakieś, nie wiem, gadżety z nadrukami, które tylko w Chinach są produkowane i z tamtego rynku sprzedawane, kiedy po prostu nie ma alternatywy, żeby coś kupić w Europie, to wtedy idzie z Chin. Także tutaj też jest tego typu produkt, a co to za produkt, to już Wam pokazuję. Interesujące jest, żeby zobaczyć, jak to robią w fabryce chińszczyzny, jak to pakują, stąd rozpakujemy. Proszę bardzo, bez żadnego zabezpieczenia, żadnych tych wypełniaczy, wrzucone normalnie do pudełka dwa przedmioty. Widzicie, tak to Chińczyk po prostu wrzucił, jak kartofle. Stąd warto było, żeby Wam to pokazać, jakie jest właśnie podejście tu tych osób. No i proszę bardzo, zobaczmy. Fried car series rolling stock. Ewe Model. Taka firma, tak? Nawet nie wiedziałem, że istnieje firma modelarska Ewe Model, czy firma zabawkarska. I co tu jest? Dwa wagony związane z Polską. Żadnego numeru, nic nie ma. Zobaczcie, jak wygląda pudełko. Na zdjęciu właśnie ten model, który jest w pudełku. Na tym drugim dokładnie tak samo. Złożony do środka kontenerem, fragment makiety. Całkiem sympatycznie wyglądający, oprócz tych samochodów, które są nienaturalne. Nazwa produktu z materiału, jakieś tam disclaimery, adres producenta z Chin i tak dalej. Roland Industrial Limited Company. Roland Industrial. Numeru katalogowego żadnego nie ma, zresztą jak to było sprzedawane, to też nie widziałem. A gdzie to kupiłem? Kupiłem na eBayu, widywałem to dostępne na Allegro. Wielu z Was może zna te modele. Wiem, że niektórzy z Was już mi ze 2-3 lata temu dawali znać, że takie są. Długo się ociągałem na początku. Znaczy, tak naprawdę powód jest taki, że nie do końca je potrzebuję w swojej kolekcji. Dlaczego, to zaraz się ukaże. A drugi powód jest taki, że wtedy jak próbowałem kupić, to nie było opcji wysyłki do Niemiec, tylko do Polski, i tak stwierdziłem, że może jednak nie zbyt skomplikowane to wtedy mi się wydawało i nie kupiłem. A teraz gdzieś tam chyba jakieś tam elementy Google, nie Google, czy po prostu eBay mi podpowiedziały i się skusiłem. Skusiłem się głównie nie po to, żeby mieć te modele, tylko bardziej z ciekawości, jak wygląda taki produkt, z czym będziemy mieć do czynienia. Dlaczego się na to skusiłem? Ano dlatego, że modele te są w zasadzie kopiami innych wydanych już jakiś czas temu modeli. Dokładnie to modele te, jeden z tych modeli znajdziemy w pudełkach tutaj Elektrotren, takich zestawów trójwagonowych wydanych dawniej na zlecenie warszawskiego nieistniejącego sklepu Parowozik. Są to dwa zestawy o numerach 6522 i 6523, razem 6 wagonów, i jako żywo mamy tutaj kopię tych modeli. Jakich, to zaraz zobaczymy. To na początek, ok, niech będzie ten model od góry. Przy okazji dokonamy oceny, jak to wygląda. Pudełko bardzo wygodne, wypraska idealna.
części do montażu. Zobaczcie, poręcze, pokrętła hamulca zrobione z bardzo delikatnego plastiku, podłoga tutaj imitacja desek, burta, no nie ma się specjalnie do czego przyczepić, pomalowane na żółto haki promowe, niezbyt przeskalowane, tutaj chyba powinny być jakieś poręcze czy coś, końcówki pomalowane na żółto, sprzęgi z szerokim ząbkiem, także ok, gniazdo z kinematyką krótkiego sprzęgu, koła metalowe, wózki kręcą się swobodnie, podwozie odwzorowane przyzwoicie, gdzieś na standardzie roku takim 10-15 lat temu. Model wygląda porządnie, to muszę przyznać. Także nie wiem, czy to jest zasługa Chińczyków, czy nie, ale nie jest to jakaś straszna zabawka, chociaż wiadomo, że daleko temu modelowi, wiadomo, no tak stwierdziłem, ale no taka jest prawda. Obecnie nowe konstrukcje, na przykład cysterny niedawno zaprezentowane przez Roco, czy cysterny produkowane przez Pico, Robo, wiele innych wagonów towarowych, są jednak, ma dużo więcej filigranowych elementów, prezentuje się dużo fajniej, stąd no, gdzieś tam te nasze wymagania rosną. Niemniej jednak jeszcze jakiś czas temu w takim standardzie były produkowane nowe konstrukcje, opracowywane nowe konstrukcje modeli, no ale i nawet na obecne czasy to nie jest żadna ujma, że model jest w ten sposób wykonany. Oznaczenia naniesione tam pod drukiem, oczywiście żadne tam kalki, plastik przyjemny w dotyku. Naprawdę nie ma się specjalnie do czego przyczepić, jak na ten standard wykonania modelu, to Chińczycy zrobili go poprawnie. No i dobra, wyjmę teraz dla porównania wagon z jednego tutaj zestawu, szukam podobnego w wyglądzie i sobie porównajmy. Czy to jest ten sam numer? Sprawdźmy. 13262 końcówka i dokładnie tutaj mamy 13262. Jeden obok drugiego. SK AX Bennett, wagony zarejestrowane w słowackim oddziale firmy AX Bennett. Wypożyczone dla CTL Logistic, to jest ten związek z Polską, ale teraz jak są te dwa wagony obok siebie, to widzicie, na czym polega różnica. Tych różnic jest całkiem sporo. Po pierwsze, ten chiński wagon, muszę to chyba przybliżyć i mam nadzieję, że będzie lepiej widać. Poczekajcie, przestawię tu lekko i wyostrzymy. Dobra, chyba teraz widać. Jak wziąłem wcześniej ten wagon i obejrzałem, to ok, wypowiadałem się o nim pozytywnie, tak? Teraz widzicie różnicę. Zasadnicze pytanie, które się teraz nasuwa, czy to, co widzimy, to jest kopia, czy to jest kalka tej konstrukcji, tego wagonu Elektrotren. Elektrotren należy do grupy tej samej, co Rivarossi, chyba zapomniałem, do Hornby, do koncernu Hornby. Czy to jest kopia formy koncernu Hornby? Zadaję sobie to pytanie i jak się przyjrzę, to muszę wam odpowiedzieć, że tak mi się na początku wydawało, jak oglądałem modele w internecie, ale teraz widzę, że nie. To jest ta sama forma wagonu, ale jednak forma jest inna. Po czym to poznać? To, co mi się na początku rzuca w oczy, tutaj te belki, tu są tak jakby ostrzejsze, tu bardziej obłe. Dalej, te rygle, tu jest to ramię dłuższe niż tutaj, tak? To jest z innej formy. Zawiasy, tu są niższe, tu są wyższe, tak? Także są drobne różnice. Jak się przyjrzymy, to wtedy te różnice widać. I raczej to nie jest kwestia malowania grubości lakieru. Są subtelne różnice. Tutaj te elemenciki są też mniejsze, drobniejsze od tych. Także wózki też są inne, tak? Są podobne, ale jednak różne. Tu zobaczcie, tu jest całe takie obłe, a tutaj mamy w kształcie trójkąta ten element. Także
To nie jest wierna kopia, owszem, no, może tą formę zdjęli sobie tutaj z tej formy, z tego produktu, ale niemniej jednak są to różne konstrukcje wagonów. Znaczy, przepraszam, ta sama konstrukcja wagonów, różne formy do produkcji modeli, różnie wykonane tu same te bazowe modele przed pomalowaniem. No dobra. To jest pierwsza różnica. Druga, tak jak powiedziałem, napisy naniesione metodą tampon druku i wygląda to porządnie, niemniej jednak, jak teraz widzicie jedno obok drugiego, to rzuca się w oczy nie tylko to, że na tym dolnym brak tutaj tego żółto-pomarańczowego paska, który zapewne taki był w oryginale, zakładam, że firma Elektrotren zrobiło to poprawnie. Tutaj Chińczycy poszli na łatwiznę, zrobili prostszy model, żeby nie musieć go, nie wiem, jeszcze na dodatkowe kawałku taśmy produkcyjnej i gdzieś tam puścić, żeby domalować ten żółty pasek. Zwyczajnie to olali. Zrobili bez tego. Także tu tego brakuje, ale to jest nie tylko ta różnica. Zobaczcie, że też brakuje. Tu jest taka etykieta i ona w tym momencie nie widzę, ale z tego co kojarzę, coś tam mówiła o wynajęciu dla polskiego przewoźnika, którego logo CTL Logistic mamy tutaj. Ono jest w ogóle dużo lepiej namalowane. Zobaczcie, jak jest wykontrastowane. To białe tło jest białe w logo CTL. Tutaj to białe tło to jest takie szaro-błękitne, a żółtego koloru prawie że w ogóle nie widać. Prawie w ogóle nie widać na tym logo. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że mamy tutaj CTL Logistic. I tej czarnej naklejki tu nie ma. Co jeszcze? Trafareta z datą rewizji. Tu jest większa, tu jest mniejsza. Później sobie sprawdzę, jaka jest ta data rewizji, czy jest ta sama, czy te oznaczenia są skopiowane z tego modelu, czy jednak przedstawiają stan wagonu w ciut innym punkcie czasowym. To sobie sprawdzę. Także takie różnice na dzień dobry. Spójrzmy jeszcze dalej. Podłoga też widać właśnie, że jest różna. No, liczyć tych desek nie będę liczył, ale wygląda to inaczej. I podwozie. Bardzo podobne, ale jednak różne. Zobaczcie, że tu w modelu Elektroten to wszystko jest dużo bardziej trójwymiarowe. Te przewody są niżej, te są tutaj bardziej odlane z podwoziem. Widać, no teraz nie ulega absolutnie wątpliwości, że to są różne formy do wykonania tego modelu. Także nie jest to kopia 1 do 1 modelu, tylko taki sam model tego samego wagonu. Dobrze, to tyle z porównania tej sztuki. Schowam to. Teraz sprawdźmy drugi z modeli. Dobra, mam, teraz sprawdzę, to jest numer wagonu 160-5. Poszukam go w pudełku, w tym samym zestawie, czyli w zestawie 6523. O, dokładnie, to są, tak, skopiowali dwa modele i dokładnie, prawie że ta sama historia. Już samego modelu porównywać nie będę, skupię się na różnicach. Co zrobili wcześniej Hiszpanie, powiedzmy, umówmy się, a co zrobili Chińczycy. Oczywiście tu nie ma haków promowych, one są w torebce firmy, części do montażu dołączone przez firmę Elektrotren. On dokładnie tu na tej ramce dolnej. No dobra, pierwsza sprawa, oczywiście co, na co zwracamy uwagę, na logo tu, nie do końca wszystko widzicie. A teraz żółta ramka góry szczytu wagonu burt. Tu jest żółta, tu jej nie ma. Naklejka tu jest tutaj. Uwaga, też jest naklejka czarna, ale już drobnych napisów Chińczycy nie odwzorowali. Trafareta mniejsza, bledsza, logo bledsze.
AXBNet tu wygląda tak samo, mniej więcej z dokładnością do użytego nasycenia białej farby. No i tak, ten sam numer wagonu, te same oznaczenia, ale uwaga, tutaj czcionka jest, ten font jest dużo bardziej rozstrzelony, jak tu jest delikatniejszy. Także kopia oznaczeń, ale nie identyczna. Dlaczego nie identyczna? Tutaj też jakiegoś drobnego napisu, tu jest na górze, tu na tym dolnym nie ma. Nie wiem, czy to nie jest napis ważony, ale to dopiero będę musiał obejrzeć pod lupą. Także model tego samego wagonu, ale nie tak samo odwzorowany jak w przypadku firmy Elektrotrem. No i tyle z mojego porównania. Dużo więcej tu nie porównam. Później gdzieś tam w jakimś pewnie filmie, w akcji pokażę te wagony. Mimo że nie powinienem obok siebie zestawiać tych wagonów, no bo dwie sztuki o tych samych numerach nie powinny jechać, to w jakimś filmie pewnie to użyję, jakiegoś składu z węglem CTL. Fajnie się to wszystko będzie składało. Zawsze więcej wagonów, to dużo efektowniej to wygląda. Podejrzewam, że te wagony mają przyzwoite właściwości jezdne, ale to podejrzewam, tego jeszcze nie wiem. Dlaczego? No dlatego, że te wózki obracają się tu swobodnie, to wszystko fajnie chodzi. Tutaj nie ma, że zobaczcie, żadnych elementów zamontowanych, które by ograniczały ruch wózka, o nic się nie zaczepia. Spokojnie tutaj też mają wychyły na boki. O, samą kinematykę też nie bardzo. Powinno być wszystko ok. Jest, nie jest jakiś leciutki ten wagon, jest, mam tak bardzo podobnie waży, przynajmniej tak w ręku, jak wagon ten Elektrotren, stąd powinno to przyzwoicie jeździć. No i tyle z tej prezentacji. Więcej na razie nie zaprezentuję. Kupiłem wagony, wagony mam w kolekcji, mimo że modele takie już teoretycznie mam. Wydawało mi się, że będą to kopie, jednak kopie to nie są. Na aukcjach eBay sprzedawanych jest kilka wersji tego wagonu, tego produktu, ale tylko te dwie właśnie AXBNet. Gdyby było więcej, to bym kupił, ale nie wykluczam, że być może w przyszłości pojawią się dodatkowe jakieś malowania, dodatkowe wagony. Na pewno będę to śledził, będę co jakiś czas sprawdzał, czy coś takiego się nie pojawi, żeby w razie czego dokupić też do kolekcji. A póki co są też jakieś inne, są też chyba jakaś wersja do własnego naniesienia oznaczeń, takie jakie chcemy. No i tyle. No dobrze. To w zasadzie chyba wyczerpałem temat prezentacji tych modeli. Chińszczyzna. Modele już jakiś czas są na rynku, dobre 2 lata, jeśli nie 3. Znowu nietypowy unboxing, ostatnio same takie nietypowe, żadne tam polskie nowości, ale tak jak mówiłem na którymś filmie tych nietypowych unboxingów, wychodzę z założenia, że to ma być nie tylko prezentacja nowych produktów, nie tylko naganianie Was do sklepów, mimo że nie mam w tym absolutnie żadnego interesu, nie mam żadnej sprzedaży, żadnego sklepu, żadnych zniżek, nic, absolutnie nic. Tylko tak naprawdę pokazanie, chodzi mi tutaj też o taki walor edukacyjny w tych filmach, żeby pokazać różne aspekty kolekcjonerstwa, modele różnych firm, nie tylko Topico i Roco najpopularniejsze. I tu w tym odcinku tak naprawdę pokazujemy alternatywę, czyli producenta chińskiego. Oczywiście można powiedzieć, że to żadna alternatywa, bo przecież Pico tą swoją produkcję umieściło w Chinach. W Chinach są produkowane modele Robo, Acme, LS Models i pewnie wielu innych firm. Roco to Wietnam, zdaje się. Ale też właśnie Daleki Wschód, Tilik to akurat jest, są Niemcy, Merklin Niemcy, ale nie wiem czy cała produkcja. Także to żadna nowość, że to chiński producent, ale nowością tutaj jest to, że to jest samodzielny chiński producent, że produkuje według własnego widzimisię na europejski rynek. No i pytanie, czy taka jest trochę przyszłość naszego modelarstwa, czy nie będzie tak,
że od chińskich producentów będziemy mieć coraz szerszy asortyment. Na razie to widzicie takie niezdarne, nieśmiałe kopie tego, co już było, ale kto wie, czy nie wiem, w perspektywie 5-10 lat nie będziemy na początku stycznia z niecierpliwością wyczekiwać na katalogi nowości, zapowiedzi jakiegoś chińskiego producenta z nadzieją na modele PKP, czy wręcz z przekonaniem, że będzie jakieś PKP i jakie będzie PKP. Czy to nie jest jakaś jaskółka, która czyni wiosnę takie modele? Póki co wydaje się, że nie, ale ja bym się wcale nie zdziwił, jak za 10 lat by to wyglądało inaczej, byłoby to wtedy dla wszystkich normalne i wtedy byśmy sobie wspominali, jak to dawniej to tylko europejscy producenci produkowali modele, zapowiadali, produkowali modele PKP. Kto wie, kto to wie, jak się przyszłość ułoży. Dobrze, to tyle z prezentacji modeli. Dziękuję Wam za obejrzenie unboxingu. Zachęcam do oglądania innych filmów tej serii. Przede wszystkim tej dużej ilości już archiwalnych unboxingów, gdzie prezentowałem naprawdę mnóstwo różnych modeli. Możecie sięgnąć do archiwum filmów, odnaleźć coś, co Was interesuje, zobaczyć. No i oczywiście pytać mnie w sprawie tych modeli, jeśli w danym momencie czegoś nie powiedziałem, a co by Was interesowało. No dobrze, to tyle. Jeszcze raz dziękuję, żegnam się z Wami. Cześć.